Rok 2015. FC Barcelona dominuje w Europie. Podopieczni Luisa Enrique do finału Ligi Mistrzów przystępują już jako mistrzowie Hiszpanii i zdobywcy Pucharu Króla. Na drodze do potrójnej korony stoi już tylko Juventus. Słynna ofensywna trójka Barcelony, nazywana MVP, czyli Messi, Villa, Pedro, przekształciła się w MSN. Messiemu w ataku towarzyszą teraz Luis Suarez oraz Neymar. To właśnie 23-letni Brazylijczyk dobija Juventus, strzelając gola na 3-1 w doliczonym czasie finału. Barcelona zdobywa potrójną koronę, dorównując Dream Teamowi Pepa Guardioli sprzed kilku lat, a młody Brazylijczyk jest jednym z najważniejszych elementów ekipy Luis Enrique. Nieco ponad pół roku później, na początku 2016, odbywa się gala wręczenia Złotej Piłki, nagrody dla najlepszego piłkarza roku. Wygrywa Lionel Messi, za nim oczywiście Cristiano Ronaldo. Na trzecim miejscu Neymar. Wówczas wydawało się, że jest to dokładne odwzorowanie ówczesnego układu sił w piłkarskim świecie, w którym o miano najlepszego walczą Messi z Ronaldo. Ale za ich plecami już czai się młody wilczak, który ma wszelkie predyspozycje do tego, by zająć ich miejsce na tronie. Rok 2022. Neymar ma 30 lat, a złota piłka nadal pozostaje w sferze jego marzeń. Messi i Ronaldo powoli ustępują, ale to nie Brazylijczyk przejmuje po nich schedę. Owszem, Neymar jest dziś marką, maszyną do zarabiania pieniędzy, ale czy można powiedzieć, że w jego karierze wszystko idzie zgodnie z planem? Czy Neymar mógł i powinien osiągnąć więcej? Kiedy w 2013 roku, po wielu miesiącach spekulacji o tym, który europejski klub przejmie młodą gwiazdę Santosu, wyścig ostatecznie wygrała Barcelona. Chyba nie było wątpliwości, że jest to idealne miejsce do rozwoju piłkarza, który właściwie od początku seniorskiej kariery dawał do zrozumienia, że jego celem jest najwyższy szczyt, zarówno drużynowo, jak i indywidualnie. I remember when I show Santos in that moment, I show some clips, 10 or 15 clips on action from Neymar, I tell them, this is the king of Santos. And all the players was like the mouth open, say, oh my God, what a player. Neymar przez 4 sezony dwukrotnie cieszył się z Mistrzostwa Hiszpanii, zdobył 3 Puchary Króla, 1 Superpuchar Hiszpanii, Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwo Świata. Indywidualnie do jego statystyk również nie mogło być zastrzeżeń. Dla Barcelony Neymar strzelił łącznie 105 bramek i zanotował 76 asyst. Idealnie wpasował się w ofensywne trio. Idealnie współpracował z Messim i Suarezem. Żyć nie umierać. No, nie całkiem. Problem w tym, że Neymar w Barcelonie był w cudzysłowie tylko częścią drużyny, której bezdyskusyjnym liderem był Leo Messi. To pod niego układana była taktyka, to od niego zależało, jak będzie grać drużyna, to na niego pracowali inni zawodnicy. Przyjmując ofertę Barcelony, Brazylijczyk siłą rzeczy zaakceptował tę rolę i z pokorą zajmował miejsce na lewej stronie ataku, pracując na bramki Messiego. Ale pragnienie wyjścia z cienia Argentyńczyka narastało z każdym kolejnym sezonem. W końcu nadeszło pamiętne lato 2017, kiedy Brazylijczyk zdecydował się na szokujący krok. Postanowił opuścić Barcelonę i dołączyć do klubu, w którym to on miał być postacią numer 1, do Paris Saint-Germain. Pomijając już absurdalną kwotę transakcji, wynoszącą 222 miliony euro, która de facto nieodwracalnie zmieniła piłkarski rynek, ten transfer miał być przełomowy dla obu stron. Neymar dla PSG w pewnym sensie miał stać się tym, kim dla Barcelony był Messi. Z kolei katarscy właściciele klubu liczyli na to, że z Neymarem w składzie w końcu osiągną upragniony cel, czyli wygraną w Lidze Mistrzów, co zapewniłoby PSG miejsce w elicie. Neymar z miejsca został ogłoszony gwiazdą paryskiego klubu. Javier Pastore, który do tej pory nosił na plecach numer 10, w ramach prezentu powitalnego oddał go Brazylijczykowi. Tak, aby nie było żadnych wątpliwości co do jego statusu w klubie. Na tym układzie miały skorzystać obie strony. Czy skorzystały?
Neymar w końcu doczekał się statusu, o jakim marzył, grając u boku Messiego. Mistrzostwo Francji z takim składem miało być dla PSG czymś absolutnie oczywistym. Cel nadrzędny to oczywiście Liga Mistrzów. Dzisiaj, po 5 sezonach Neymara w barwach Paris Saint-Germain, możemy więc zweryfikować, czy przejście do PSG faktycznie było tak dobrym ruchem, na jaki liczył Brazylijczyk. Z jednej strony Paryżanie, owszem, są potęgą, ale tylko na własnym podwórku. Choć i tu zdarzyło im się obejść smakiem, gdy w zeszłym sezonie w wyścigu o mistrzostwo wyprzedziło ich Lille. Gorzej robi się w momencie, gdy trzeba przekroczyć próg i zagrać w Lidze Mistrzów. PSG najbliżej do upragnionego pucharu było w 2020 roku, gdy w tej wyjątkowej pandemicznej edycji rozgrywek dotarli aż do finału, który przegrali z Bayernem Monachium. Pozostałe edycje od momentu przyjścia Neymara do klubu to jednak pasmo porażek. Paryżanie zasłynęli wręcz z niezwykłej umiejętności wypuszczania z rąk istotnych zaliczek z pierwszego meczu. Tak było i w tej edycji, gdy w 1/8 finału, mimo prowadzenia w 2 meczu z Realem 2-0, przegrali ostatecznie 2-3. Każda kolejna porażka w Lidze Mistrzów to kolejny powód do rozmyślań dla Neymara. Czy faktycznie przejście z Barcelony do Paryża było dobrym pomysłem? Czy akurat Francja, w której, nie oszukujmy się, trochę łatwiej o zdobycie mistrzostwa niż w Hiszpanii czy w Anglii, była odpowiednim miejscem, by poza zdobywaniem popularności i zarabianiem niebotycznych wręcz kwot, rozwinąć się jako piłkarz? A może Neymar tak zwyczajnie nie nadaje się na lidera, na którego chciałby się kreować? Może rola piłkarza numer 1, czy mówiąc bardziej po piłkarsku numer 10, trochę go przerasta? Być może nie zdawał sobie sprawy, że w tym planowanym marszu Paryżan od zwycięstwa do zwycięstwa coś może się nie udać i nie spodziewał się, że na nim, jako na najbardziej wyrazistym piłkarzu PSG, może skupić się krytyka. Znamienna była sytuacja z 2019 roku, kiedy to Neymar nalegał na powrót do Barcelony, w pewnym sensie przyznając się do błędu. Później tłumaczył, że chodziło po prostu o samopoczucie, o to, że w innym miejscu czuł się szczęśliwszy. A to bardzo istotna kwestia, bo jesienią ubiegłego roku w jednym z wywiadów zasugerował, że mistrzostwa w Katarze będą jego ostatnimi. Encaro como como minha última porque eu não sei se terei mais condição de cabeça de aguentar mais futebol. Przyćmienie przez Kyliana Mbappe, przyjście do drużyny Messiego, problemy z jasnym określeniem, kto jest dziś pierwszoplanową postacią Paris Saint-Germain i nieustanne rozczarowanie w Lidze Mistrzów. To wszystko być może przerasta już Neymara. Nie tak dawno temu francuski dziennikarz Daniel Riolo wyskoczył z doniesieniami, jakoby Neymar miał do tego problem alkoholowy i coraz częściej zjawiał się na treningach pijany. Prawda czy nie, o fatalnej atmosferze w szatni Paryżan informowały już różne źródła. To oczywiście teza do dyskusji, ale można chyba odnieść wrażenie, że Neymar przelicytował. W Barcelonie był częścią pewnej całości, elementem nie najbardziej widocznym, ale kluczowym, który w tej układance trudno zastąpić. W Paryżu to on miał świecić najmocniej. Został liderem, ale chyba nie do końca naturalnym. Jakby narzuconym z góry, dającym do zrozumienia pozostałym, że jest w tym klubie na trochę innych zasadach. A trudno mówić o autorytecie zdobywanym pod przymusem. 23 kwietnia 2022 roku Paris Saint-Germain zremisowało z Lens, co dało Paryżanom kolejny tytuł mistrzów Francji. Część kibiców, rozczarowana odpadnięciem PSG z Ligi Mistrzów, dała temu wyraz, gwiżdżąc na piłkarzy. Neymar w pomeczowym wywiadzie gwizdy w swoim kierunku skomentował słowami: w końcu się zmęczą, mam jeszcze długi kontrakt. Czy waszym zdaniem Neymar powinien był osiągnąć więcej i popełnił błąd odchodząc do PSG? Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie i koniecznie zajrzyjcie na ostatni film, który teraz widzicie na ekranie. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do zobaczenia niebawem.